powiedzą Polakom, no co on przyczepił się do naszej Polski? Jak również Waszykowski przyczepił się do Wiatrowicza i w ogóle do ukraińskich nacjonalistów, dzięki którym Polska teraz ma 500+, przez to, co PiS wygrał na wyborach. Przez to, co Polacy przestali się bać Rosy, zemsty Rosy. I zobaczyli, o kurde, z niej można wojować, walczyć, o, jak my w 20 roku. I potem, co oni po tym 20 roku zostawili, 39 rok. Na tyle wystarczyło Polaków. Dlatego przyczepił się, żeby już więcej Polska nie była tym malowanym, malowidłem straszakiem na pole, PR-owskim wyłącznie, a żeby zaczęła nareszcie odpowiadać za swoje kroki, czyny, obiecanki, słowa polityczne, czyny również, i segregować ich od zwykłego debilnego populizmu. Temat taki. PiS nie lepiej od Klicha, Mona, byłego Klichowskiego. Nie lepiej w czym? W swojej istocie. Co mówił Klich, stojąc na mogile świętej pamięci generała Właszczyka, że jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek, że jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek podniesie rękę na twój dorobek, podniesie rękę na twój dorobek, to ja jemu jako dowódcy sił powietrznych tak dam tą szabelką, ja, że będzie zapierdalał za Ural, kurde, taki Klich. No potem była spalona Buda przez pyłowców, a co to oznacza? Spalenie Budy PO-owcami prorosyjskimi, proniemieckimi, proliwackimi, byli jakimi pro, aby tylko Polska jak dalej mocniej klękała się przed wszystkimi, przez którymi oni zadają przykład tego klękania i reszta. Ale teraz klękania właśnie prawie takie same, tylko PR-owskie. Że spalili Budę. Co to znaczy palenie Budy? To umowy polityczne, umowienia ideologiczne z Putinem, że przez palenie Budy będzie w mass-media taki przekaz, że PO, Platforma Obywatelska i Tusk, ta klękająca się istota putinowska, że ona przeciw Putina. Patrzcie, spalili Budę, to znaczy, że o, nie przeciw Putina. Tym samym podgrywają te nastroje, że no, to niby to nie zdrajcy. A ludność, to jak ta ludność, Polacy, no prawie swoje kazaki, Ukraińcy. Патерналістична, bardzo патерналістична. I dla nich taki przykaz, że o, to przeciw Putina, o, niejaką wagę mają taką polityczną, że nie boją się samego Putina, Budy i jego palić, rosyjskiej ambasady, kurde, jacyś oni bohatery, jakieś oni... Kurde, brawura jaka u nich, kurde, a pójdziemy za nich, zagłosujemy, a co tam ten PiS, płacze się, płacze. A z innej strony Macierewicz walczy, krzyczy wszystkim, kurde, Rosja, Putin zniszczyła 96 polskich patriotów, bohaterów, najlepszy kolor nacji, zniszczyła i napluła przez śledztwo smoleńskie, przez wszystko. А коли прийшли до влади, зараз це забуксували, захамовували. З Кліхем то само. Як вийшов рапорт Анадіна Мака, шмака того паскудного ляски, тієї путіновської шмари, бляджі того паскудного ляска, шмаска, то Кліх мільчав на тему доробку. Же то доробок був такий, що Święty pamięci generał Błaszczyk leciał niestety i byli pijani, oni tam w kopicie nas zbierali się i ziemniaki tam smażyli i pili wódę i potem oni nie zobaczyli tam łe i trafili w drzewo, drzewo ich rozczaskało na 64 tysięcy kowalków, szczątków i skrzydło gdzieś tam zgubili po drodze 80-100 metrów od miejsca, gdzie wpadł bezpośrednio
samolot. I klik to taki, to milczy, coś tam łak, i tyle. On nie wyszedł, nie dał tam w temu laski, szmaski, nie poszedł na media, bo to kurde, on w systemie, on link systemu tego. A na co teraz podobny do klicha PiS? Podobne prawie tym samym. Ale winić w to bezpośrednio PiS, ja nie to, co tam nie odważę się. To po prostu bez sensu, bo to moje słowa tracą sens i wagę polityczną, bo PiS po swojej istocie nic zrobić nie może. Już potwierdzone, już wszyscy wiedzą, znam, co to zrobił Путин. Zastrzelał samolot. Ale PiS teraz milczy, bo on w takim pacie, że on nic fizycznie, ну, tylko politycznie, там, PR-owski, coś tam kwa-kwa i tyle. I to kwa-kwa teraz bardziej na Ukraińców, którzy walczą z tą Rosją. Horror. I to nie, jak wygląda, jak klichowska zdrada, a wygląda, ну, czystej wody populizm i podłość w obiec tych, kto choć jak to się walczy z tymi zabójcami, 96 polskich patriotów z Putinem walczy. Tym, kto zabił, zastrzelał samolot Tupolewa z najlepszym prezydentem Rzeczypospolitej, Lechem Kaczyńskim, małżonką, i 96 patriotów Polski. Nie. Ta prawica razem z PiS-em wygląda, ну, на тиле тхужовське, ну, на тиле низко, подобне до той буди, которую спалили ПВовца. Так, только чтобы задемонстрировать, что ж там раз на полгода, на рочнице, что ж там ква-ква, же вы там наш самолет, то я гощего. Teraz Polacy mają 500+. Wszystko fajnie. Polska fajny kraj, nie dziki, wszystko w porządku, rozwijający. Wiele, wiele innych problemów, walczą z Niemcami, tak. Ze wszystkimi walczą. A tutaj mamy pech, mamy klęskę. Bo to klęska nie tylko PiS, a i całej Europy, całej mentalności wschodniej Europy. I również zachodniej. Bo kto jak nie bliźni sąsiedzi powinni dawać opór najeźdźcom. A ci bliźni sąsiedzi, oni nijakie. Bo u nich na rodu w pokoleniach napisano, że od strachu cały czas drżym, bo gdyby coś my tam realnie coś zaczniemy robić, to przyjdzie Rosja i wypalę, wymarduję. Jak ten Dolgoruki Jurij, czy jak jego, który spalał całkowicie Kijów. Ну, i mają to, co mają. Mają partnerów Orbanów, Węgrów, którzy dopali ze putinowskie marionetki, którzy rozumią. I fajnie oni, dobrze ludzie, tylko wtedy, kiedy Bud radziecki staw u nich tam z czołgami w Budapeszcie. Wtedy oni takie fajne koledzy, fajne ludzie, tak oni, kiedy im trzeba, kiedy ich gnębią, kiedy ich rozstrzeliwują, a kiedy ktoś też sąsiedzi od tej Rosji w represjach też pod butem, ale oni mają z tego zysk, te Węgry, czy Węgry, Orbanczycy, wtedy oni taki paskudny naród stają się, że ну, автоматично на языку, że ну, kurde, trochę za mało tam postały te czołgi rosyjscy, te czołgi brutalne, z butem, armii sowieckiej. Może tam 20 lat by oni tam stały gdzieś tam w Budapeszcie, wtedy oni by zrozumieli, co to jest but, co to jest represje, gulagi i reszta. A tak ileś tam. Оп, і запомнили. Да, віле страт, віле, барза віле. Але то не учи їх. Були як крев, були як меншинництво, їх не учи. Така істота чоловіка, ністета. Ну, такого, не до
chrześcijanina lub w ogóle nie chrześcijanina, a takiego udającego lub katolika, lub protestanta, lub prawosławnego, który tylko udaje i który tylko z tego ma korzyść, beneficial i przebicie jakieś tam z tego wszystkiego klerykalizmu, nie wiary, a klerykalizmu. I jakie wnioski z tą klechowską eksplozją odczuć na cmentarze świętej pamięci generała Błaszczyka, że kiedy on coś tam powiedział, ja na niego aż tak hop, popatrzyli tam młodsze czyny, że on, u niego coś, jakieś odczucia takie wybrnęli z tego serca pełowskiego. Ale potem znów z powrotem zeszli. Również tak z powrotem zeszli, jak niestety u sławnej, fajnej pani Błaszczykowej, małżonki świętej pamięci generała Błaszczyka, która stała mentorem rajdu antykatyńskiego, rajdu pro-putynowskich nocnych wilków już z nieżyjącym wężynem. Ona stała mentorem tego rajdu, jakby niby to katyńskiego, zdrajców rajdu katyńskiego, niestety. Chociaż chłopaków ja bardzo szanuję ich i lubię. Fajne chłopacy, po prostu normalni ludzie, Polacy. Bohatery i patrioci swojego kraju, swojej Polski. Oni bardzo ją szanują, lubią i sprawiedliwość lubią. Ale one zostały zawiedzione niestety. I pani również, żona generała Błaszczyka, też stała zawiedziona. Jak również i PiS, jak również i wiele, jak również i w Ukrainie. Poroszenko zawiódł, wszyscy zawiódli. Tylko krew oddają coś nie oni, a inni ci, którzy oddają. Dlatego ma taki mały przykład, żeby no, dla dzieci, żeby dzieci rozumieli, pokolenie, że na wsi fajny dom z bardzo fajnym psem, ten pies rozrywa wszystkich, szczeka na wszystkich, zły pies, wszędzie napisane, nie wchodzić, to Polska, tutaj pies was rozerwie, kurde. І так, що мене, а мене, так шановні, о, то такі багаті люди там мешкають, а хто там, ну то нам такі танці, то, то там такі барони, такі храбіові, я ще з тих часів, а так, о, день добрий, шановний пані храбі, то всюди вони мають ваді, так, он, що, до них гості ходять теж, до пані храбіові. И там пес всех рве, там щека, у них на подбурку всех, на ланцюгу. И в один день, когда приехали гости, и так и гость тоже до них впадал, пришел, але с псом в два раза венце, который дох такий, мармуровый. И у того пса, который на тем подбурку щекал на всех, wszystkie szanowali ten, bali się tego podwórku. Łańcuga wystarczała, żeby no, dopaść do tego psa doga w dwa razy więcej, większego niż on. Ale ten pies, kiedy zobaczył tego doga, tego wielkiego psa, on prosto no, zamilczał. I siedział u siebie tak spokojnie, że wszyscy zaczęli tak się dziwić w tej wsi, że coś tak, czy on nie zachorał ten pies, niestety, no, sobaka, drug człowieka, pies, też kolega polski, czy on nie zachorał, co on tak milczy? Obesrał się, niestety, ten piesek, to już nie pies, a piesek. I kiedy ten duch wielki odszedł, to już wszyscy tak szli i rzucali ten podwórek kamienie. Obestrał się wielkiego psa, co tam szczekał na nas, co ten, a teraz co, boję się silnych, tak? Boję się, bo no, niestety wszyscy boją się, no, właśnie, no kto pójdzie, żadne zwierzątka nie pójdzie przeciw tygrysa lub tam słona lub begemota, no, no to taka przyroda. Ależ my mieszkamy nie w przyrodzie, jako w dżunglach, a jako chrześcijanie powinni walczyć za prawdę. A tutaj nie.
tutaj winni Ukraińcy we wszystkim, którzy walczą za tą prawdę z tymi, kto zabił 96 polskich patriotów, to kto teraz klich, Polacy, drodzy pisowcy, kto teraz klich? Może Waszykowski zajął miejsce tego klika, żeby zaspokoić, zadowolnić, załagodzić tych ludzi, pisowców, Polaków, żeby oni no, swój par wyparowywali na Ukraińcach, nareszcie, na kogoś oni, żeby oni nie przeszkadzali PiS dawać 1500 złotych. Nie to fajne, to więcej będzie Polaków, ale bardziej widzę takich Polaków, którzy na tyle zmanipulowane, na ile byli zmanipulowane z czasu PO, tam gdzie banda PO, banda ONR dzieliła tą Polskę, walczyły, a Polacy tylko ten par wyparowywali na kogoś, no Antyfa, Fa Antyfa, Bruki, Masmedia, Петарди, Ліцонця, Риси, а на арені міжнародової, допоки не почала вальчить Україна, допути, і було б все от так, з тим пєсків на подворечку. Для того 500 плюс то і є, як в кощолах, швента чава, Бога Всехмогонцего Єзуса Христуса, хлебок, оплаток людям даем за розгрешення. Так само і те 500 плюс, то тен сам оплаток 96 президента і молжонки з Геневих от забуці Пучина поляков, ні в чим невинних, справедливих поляков. І рівніш тен самий оплаток, то крев з Геневих, забитих на війні, українських патріотів, жовнежів, націоналістів українців, які перші пішли бронити штом України, перші, одразу з Майдану, пішли добровольчі охотничі батальйони бронити. В той час, коли сетки і тищинці смрудзали, шипіло на них, як шури, і в Україні, і в Польщі, і в Європі, і всюди на світі, як те пески. Пси на подвурки, допоки вони не побачили щільного пса тиля. Looking for a shoulder to cry on. Don't turn your head my way. Cause I'd rather have my music loud. Hey, yeah, hey. All the time, till we find out things are not what they were meant to be. Oh no! And if it doesn't suit our mood, we'll call it time. Sympathy just doesn't mean that much to me. Compassion's not a fashion in my mind, oh no, no. And if you're looking for a shoulder to cry on, don't turn your head my way, cause I'd rather have my music every day. Oh yeah, yeah. Dedication's not an obligation or a figment of someone's. It's the only way to stay. So leave from day to day, yeah.
to make it pass away. A small sensation.